We wsi Cosik straszyło. Sołtys zachodził w głowę, a jego córka Jaćka w ciąży. Oczywiście sołtys zachodził w głowę, co to takiego straszy we wsi. Z początku myślał, że to Walek, głupek wioskowy, robi sobie jaja. Niestety okazało się, że to nie Walek, gdyż ten od pół roku studiował na Uniwersytecie Cambridge. To też ten trop okazał się fałszywy. Sołtys 3 dni z rzędu ślęczał w nocy na cmentarzu, ale niestety niczego niezwykłego nie zauważył. Może z wyjątkiem miejsca, gdzie Jaćka zachodziła. Nie sama zresztą. Sołtys był nie w ciemię bity, więc przydzwonił jej amantowi w dziób łopatą. Przez tą nieprzemyślaną akcję sołtysa wieś została na 3 tygodnie pozbawiona swojego duszpasterza. Ksiądz Szkarłupień okres ten przeleżał w szpitalu z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Sołtys nie przyznał się, że to on znokautował księdza Szkarłupnia. To też napad na księdza na cmentarzu wzmógł tylko plotki o duchach. Tym bardziej, że ksiądz Szkarłupień miał na łbie widomy ślad bliskiego spotkania 3. stopnia z duchem. Wieś jak to wieś, zaczęła szemrać. Elementy ekstremalne, czyli dziadek Bronek, proponowały wezwanie pomocy zza Boga. Jednak postawione pod stodołą zza Boga nie chciały się do tego przyznać. Sołtys co 2 dni latał do biblioteki szkolnej, aby zdobyć dzieła o tematyce okultystycznej. Niestety, oprócz Kapitału Marksa, niczego nie znalazł. Udał się więc do najstarszej starowinki z prośbą o pomoc. Niestety starowinka miała właśnie gościa i wyszła ku sołtysowi nieco roznegliżowana. Sołtys zamarł. Po pierwszym rzucie okiem doszedł do wniosku, że roznegliżowana starowinka jest fantastycznym materiałem na ducha i to dość przerażającego. Niestety starowinka, jak się okazało, prawie nie wychodziła z domu. Sama też nie miała pojęcia, co lub kto może we wsi straszyć. Zdegustowany sołtys udał się do domu. Minął tydzień. Wkurzony sołtys siedział w domu i myślał. Łykał prochy na ból głowy i zapijał je bimbrem, ale niczego nie wymyślił. Natomiast zalał się paskudnie. A we wsi nadal coś straszyło. Coś wydoiło krowę dziadka Bronka. Coś ukradło 5 kur niejakiej kulbaszowej. Coś zabrało też rower sołtysa. Sołtys przez 2 tygodnie chodził jak struty, aż nadszedł pamiętny poniedziałek. Do sołtysa przybiegł dziadek Bronek w rozwianej koszuli. Dziadek konspiracyjnym szeptem poinformował sołtysa o tym, że na leśnej ścieżce zauważył obcych. Było ich 15, mieli jasnobrązowe stroje i na plecach nieśli jakieś pakunki. To jest to, pomyślał sołtys. Nie marnując czasu, sołtys zebrał całą wioskę i poinformował, że dzięki dziadkowi Bronkowi udało się zlokalizować w lesie siedzibę ducha, a może nawet duchów. Mieszkańcy wsi zawyli i popędzili po środki tak zwanego przymusu bezpośredniego, czyli kosy, cepy, widły i inne tego typu duperele. Sołtys sam osobiście uzbroił się w ciągnik marki Ursus. Tak wyekipowana grupa niezwłocznie udała się do lasu. Ze znalezieniem kryjówki duchów nie było większego problemu, gdyż duchy rozpaliły właśnie ognisko. Pacyfikacja odbyła się według najlepszych wzorców. Następny tydzień minął spokojnie. Dopiero w niedzielę nastąpiła Sodoma i Gomora. Do wsi zwaliło się wojsko, policja, prokuratura, wolontariusze oraz rodzice zaginionych gdzieś w tych okolicach harcerzy z chówca imienia misia Paddingtona. Wieś zachowała się jak rasowa polska wieś i milczała. Tydzień poszukiwań do niczego nie doprowadził. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nienawiedzające wieś duchy 15 obcych z plecakami i proporczykiem. Sołtys osiwiał.